Cześć, dzień dobry. Ken Bowman wygrał drugi etap na tym Giro d'Italia i potwierdził, że koszulka najlepszego górala należy mu się zasłużenie. A za ucieczką dnia ciekawe rozgrywki taktyczne faworytów walczących o różową koszulkę. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na Giro d'Italia. Dzisiaj nieco później, no bo miałem troszkę mniej czasu, objazd trasy na Pucharze Polski w Jastrzębiu, trzeba było się ogarnąć, ale zdążyłem wszystko nadrobić, obejrzeć, co trzeba było obejrzeć, przeanalizować, co trzeba było przeanalizować, no i mam dla Was parę słów po tym etapie. Został jeszcze tylko jeden dzień w górach i czasówka. To już jest naprawdę wielki finał Giro d'Italia. Zatem tych chętnych do walki o etapowe zwycięstwo było wielu, choć w sumie ucieczka dnia nie aż tak liczna. Ken Bowman, tak jak powiedziałem, no, wygrywa drugi etap, jest zdecydowanym liderem w klasyfikacji górskiej, w zasadzie musi dojechać tylko i wyłącznie do mety. Widać, drużyna Jumbo-Visma, mimo niepowodzenia w klasyfikacji generalnej, mimo niepowodzenia Dumoulina, mimo niepowodzenia Tobiasza Fossa, ratuje ten wyścig dwoma znakomitymi wygranymi etapowymi i koszulką górala. Sam finisz bardzo ciekawy i troszkę wariacki. W ogóle sporo ciekawych rozgrywek właśnie i ataków na ostatnim podjeździe. Nazwę go Stara Gora, bo łatwiej jest mi wypowiedzieć nazwę niż nazwę włoską. Ciekawy podjazd, nieregularny. Końcówka bardzo kręta, sporo ataków, sporo naprzemiennych ataków, no i zawodnicy źle wzięli ostatni zakręt, na czym skorzystał Bowman, chociaż Bowman realnie był tam najszybszy, nie dość, że się napędził na zakręcie, to jeszcze zablokował rywali, a niektórzy ten zakręt w ogóle przestrzelili. Także Bowman tutaj, no, mimo że no, nie jest jakoś bardzo doświadczonym zawodnikiem, to tutaj jakby na to nie patrzeć, wykazał się naprawdę mistrzostwem w rozgrywaniu takich końcówek, no i zasłużenie wygrał. Natomiast jeżeli chodzi o rywalizację w klasyfikacji generalnej, no to mamy kolejnego zawodnika, który z powodu infekcji, prawdopodobnie pokarmowej, wycofał się z wyścigu. Richie Porte, no nieoceniony pomocnik Richarda Carapaza, dzisiaj opuszcza Giro d'Italia, no i przedostatnim, najtrudniejszym królewskim etapem prowadzącym na Marmoladę, jest to niewątpliwie bardzo duże osłabienie dla Ineos Grenadiers i Carapaza samego. Natomiast no, świetnie spisywał się dzisiaj Paweł Siwakow, pamiętajcie, jeżdżący z francuską licencją, natomiast to nie jest żaden wybieg tego kolarza rosyjskiego pochodzenia, on realnie od wielu lat mieszka we Francji, żyje we Francji, poniekąd czuje się Francuzem, w związku z tym przymierzał się do przyjęcia francuskiego obywatelstwa przez wiele lat, więc jeżeli chodzi o niego, no to nie był żaden wybieg, aby móc startować, po prostu tak jakby jego życie się toczy. To taka dygresja związana znów z kontekstem politycznym, społecznym, geopolitycznym, no bo pamiętajmy, że Giro się toczy, a wojna w Ukrainie cały czas trwa i te kwestie cały czas funkcjonują. Warto wspomnieć, że kilka dni temu mieliśmy rodzaj protestu kolarzy peletonie Giro d'Italia, którzy jechali z opaskami wspierających kolarzy Gazpromu. No i tutaj jest sprawa dość ciekawa, zwłaszcza z polskiej perspektywy, ale wspomnę o tym, że kolarze Gazpromu, drużyny, która została zdyskwalifikowana przez UCI, drużyna praktycznie przestała istnieć, no, ze względu na powiązania z Rosją, to była jakby drużyna rosyjska, miała rosyjskiego sponsora, natomiast nie jeździli tam tylko Rosjanie, spora część tej drużyny to byli Włosi, bo był Hiszpan, byli zawodnicy z innych krajów i oni zostali na lodzie. I tak naprawdę 164, w sumie łącznie 164 osoby tak naprawdę przez jakby zdelegalizowanie drużyny Gazpromu zostały pozbawione środków do życia. A tymczasem należy pamiętać, że no, niektórzy Rosjanie, tacy jak na przykład Własow z Bora Hansgrohe, który w Giro d'Italia nie jedzie, ale miał świetną wiosnę, zdobywał wiele znakomitych rezultatów, no nadal może się ścigać. Także tutaj w przypadku Siwakowa, któremu tutaj no, należą się naprawdę brawa za znakomitą pracę na tym Giro d'Italia na rzecz swojego lidera Richarda Carapaza, myślę, że warto tę jego krótką historię, warto było nakreślić, no, że jakby on faktycznie z tą Francją, którą obecnie reprezentuje, ma od lat spore związki.
Tutaj, jeżeli jeszcze chodzi o kwestie narodowościowe, no to warto wspomnieć, że w ucieczce dnia bardzo aktywny był Attila Walter, który to Giro jedzie głównie w pomocy, jako pomocnik w swojej drużynie, zdobywa doświadczenie, ale jedzie aktywnie, no i dzisiaj był w ucieczce, tak jakby na to nie patrzeć, prestiżowym etapie Węgrzy, którzy no, gościli Giro d'Italia zaraz po starcie u siebie. Wielkie otwarcie Giro, te 3 pierwsze dni, pewnie mieli dzisiaj troszkę więcej emocji. Natomiast no, wspomniałem Siwakowa, wspomniałem jego bardzo dobrą jazdę, bo Carapaz na ostatnim podjeździe był aktywny. Carapaz był aktywny, Carapaz rozpoczął jakby tutaj gry i zabawy najmocniejszych zawodników w klasyfikacji generalnej. No i znów z przodu zostało trzech najmocniejszych: Carapaz, Hindley i Landa, z czego Landa, panowie atakowali się nawzajem kilka razy, natomiast no tutaj najmocniejszy atak przypuścił Landa, natomiast on również został złapany, no i tak naprawdę do mety dojechało kilku kolarzy więcej razem, no bo między Carapazem a Valverde było zaledwie tam 20 sekund, więc 25 sekund, więc to nie były duże różnice. No i wygląda na to, że faktycznie te różnice w tegorocznym Giro będą minimalne. Kto wie, może doczekamy się najmniejszej w historii Giro d'Italia różnicy na mecie po czasówce dzielącej zawodników, bo przypominam, że zarówno Carapaz, Landa, jak i Hindley nie są super czasowcami. No, Carapaz twierdzi, że o zwycięstwie w Giro d'Italia zadecyduje ostatnich 5 km podjazdu na Marmoladę. Może tak być, a może wydarzy się coś innego. Może jednak Mikel Landa zaatakuje wcześniej. Trudno stwierdzić. Fakt faktem, że kolejny dzień z rzędu mamy trzech zawodników na ekstremalnie wysokim i bardzo wyrównanym poziomie. Jeżeli chodzi o cyferki, udało mi się je gdzieś tam zgromadzić. Dwa kluczowe podjazdy. Kołowrat, pojechany mocno, 5,6 W na kilogram, a sama końcówka Starej Gory 6,5 W na kilogram, po jakby na to nie patrzeć, no ciężkim, ciężkim, wymagającym etapie. Także moi drodzy, to by było na tyle. Jutro jest królewski etap Giro d'Italia. Najbardziej kultowe alpejskie podjazdy po stronie włoskiej. Pordoi, Fedaja. No i zobaczymy, zobaczymy, co tam się wydarzy. To będzie większa wysokość. Teoretycznie powinna preferować Carapaza, ale tutaj będzie się liczyć no, nie tylko odporność na tę wysokość, ale też generalnie wytrzymałość w ostatnim tygodniu wyścigu. No i cóż, trzeba będzie atakować. Trzeba będzie z jednej strony atakować, a z drugiej strony pamiętać o tym, że chętnych do ugrania czegoś w ostatnim dniu Giro ze startu wspólnego będzie jeszcze bardzo wielu. Także moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Jutro też będzie troszkę później, bo jutro sam po południu jadę wyścig, więc będę nadrabiał wieczorem sprawy związane z Giro d'Italia, ale na pewno coś dla Was przygotuję. Wielkie dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!